Witajcie na vlogu Kacpra Liwerskiego. Siemanko. Ale burger, no bardzo dobry. Po oszczędzaniu przez parę miesięcy pieniędzy na to, żeby móc sobie w końcu odpocząć od pracy, stwierdziłem, że dzisiaj idę do McDonalda. Tak, na kawę i jakiegoś burgera, w sumie kurczak. Także pozwoliłem sobie dzisiaj odpocząć w końcu, a chciałem iść do KFC. Tak wygląda miejsce mojej dzisiejszej regeneracji duszy. Tutaj będę spał. Już się rozbiłem, rozłożyłem. Teraz pora odpoczywać. Jest tutaj bardzo ładnie. Wystarczyło pójść parę kilometrów za miasto i można sobie spokojnie odpocząć. Ściągam buty, się już stąd nie ruszam nigdzie. Korzystając z chwili, że mam chwilę odpoczynku, luzu, bo już się rozstawiłem. Przed tym, zanim nie zacznę porządnie odpoczywać, chciałbym wam przypomnieć o tym, co wam ostatnio mówiłem na poprzednim filmie. Jak nie widzieliście, to tutaj sobie zobaczcie. Chodzi tak o szlak, którym będę szedł w czerwcu, Łuk Karpat, który chcę zrobić 2400 km. I chciałem dzisiaj porozmawiać z wami o zagrożeniach, które tam będą występować. Bo może tego po mnie nie widać, ale naprawdę wewnątrz bardzo się stresuję tym całym szlakiem. Mogę spotkać na szlaku niedźwiedzie, które są jednym tak naprawdę z problemów. Ja oczywiście niedźwiedź nie zaatakuje wam sam z siebie, no chyba że naruszycie jego terytorium, czy staniecie pomiędzy nim a młodymi. To jest jedno z zagrożeń. Drugim zagrożeniem są psy pasterskie, które broniąc stada słuchają tylko osoby, które je karmi, więc to też jest bardzo duże zagrożenie. Prawdopodobnie jest to większe zagrożenie od niedźwiedzia, bo tych psów tam ponoć jest bardzo dużo na szlaku Łuku Karpat. I tego się bardzo obawiam. Tak wygląda dzisiaj mój widok z namiotu. Piękne jezioro i powoli się robi zmierzch. Cały czas się też mocno zastanawiam, co mogę jeszcze zrobić, żeby zabezpieczyć się na tą podróż. 2400 km to jest bardzo sporo kilometrów, mam zamiar to zrobić w jakieś 3-4 miesiące, ale jeżeli macie jakiś pomysł, co mogę jeszcze zrobić, żeby być bezpieczniejszym podczas tej podróży, no to mi śmiało piszcie, będę jeszcze myślał. Do tego czasu mam jeszcze gdzieś 1,5 miesiąca do wyruszenia, tak przynajmniej zakładam. A się stresuję już teraz i to bardzo, bardzo mocno. Ale nie ma co się zamartwiać. Póki co jestem pod namiotem, przyszedłem dzisiaj tutaj odpocząć, uspokoić się i zrelaksować. I to mam zamiar zrobić. Wam, jeżeli coś jecie. Oj, niesamowite uczucie. Jeszcze 1,5 miesiąca i ruszam na szlak. Mam nadzieję, że się nie wystraszę i ruszę, bo najgorzej zrobić ten pierwszy krok, a później to już jakoś będzie. Ostatnie spojrzenie na dzisiejszy dzień. Pięknie tu jest, no. Czym robi się później, tym jest tutaj piękniej. Pora kłaść się spać. Dziękuję za to, że oglądacie. Widzimy się niebawem w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.